Dobra, siemanko, jestem Winylife, ze mną jest Natalia Wayne. Tak, witam. Natalia, my nie robiliśmy nigdy wywiadu razem, robiła moja dziennikarka, więc dużo o tobie nie wiem, ale się dowiemy. Czym ty się zajmujesz? Wiem, że coś plus 18, prawda? Tak, tak, ja robię content dla dorosłych. Rozumiem. I można na tym zarobić? Można na tym zarobić. A jak to jest monetyzowane? Z reklam? Wiesz co, i z reklam, i z wyświetleń, i wiesz... Jakieś prywatne zlecenia? Wiesz co, prywatne zlecenia, co ty masz na myśli? Właśnie nie wiem, ja pytam, bo... Rozumiem. Wiesz co, są ludzie, którzy chcą zamawiać customowe filmy, ale to bardziej na tej niebieskiej, niebiesko-białej platformie. Nie wiem, czy ja mogę mówić tutaj nazwy, żeby ci nic tam się nie zadziało. Nie wiem, nie. Ale... OOF. Dokładnie, OOF, o to chodzi. I wiesz, ludzie też tam mogą sobie składać jakieś spersonalizowane życzenia w ramach jakby... moich granic, nie? No. Rozumiem. I dużo masz takich, jakby, nie wiem jak to nazwać, zleceń, zamówień, nie? Dużo się tego zdarza, natomiast teraz troszeczkę odpuściłam ze względu na treningi, nie? No bo jest ich naprawdę dużo, naprawdę jestem zmęczona, zajechana, wiesz, to było po około 9-10 jednostek tygodniowo, więc naprawdę dużo. No ale cóż, wczoraj zrobiłam ostatni trening, także teraz czasu będzie już coraz więcej. Zaraz porozmawiamy o treningach i o walce, a jeszcze chciałbym zapytać, jeśli chodzi o finanse, co się bardziej opłaca? Czy może jakby walka na gali i jakby zasięgi, które przy niej otrzymasz? Czy może jednak to, czym się zajmujesz cały czas? Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, jak to się przełoży na zasięgi, jeśli chodzi o walkę, bo to jest mój pierwszy raz. Na pewno one przybędą, to nie ma co się oszukiwać. Słuchaj, bardzo ciężkie pytanie, bo wszystko jest uzależnione od tego, ile miesięcznie wyciągasz, załóżmy, z tego swojego biznesu, ile będziesz czasu przygotowywał się do walki, z jak wielu rzeczy zrezygnujesz i ile dostaniesz na walce. Naprawdę jest mi ciężko ci powiedzieć, nie? No rozumiem. Czyli sama jeszcze nie wiesz, chyba może po gali, po tym wszystkim już na chłodną głowę ocenisz. Okej. Okay. Jak długo się przygotowujesz do tej walki? Wiesz co, od połowy października, od początku W jakiej formule walczycie w ogóle? W MMA. O kurczę, no to partner, no to będzie ciekawie. Kim jest twoja przeciwniczka? Ja nie wiem, kim ona jest, szczerze powiedziawszy. Ja została mi przedstawiona jako była dziewczyna Jaxa, tego, co walczył na Fejmie. No i występowała w jakimś programie dla par na Netflixie. No i tak naprawdę ja nie wiem, kim ona jest. Nikt nie wie, kim ona jest. Ale nie zaglądałaś na tego Netflixa, żeby zobaczyć, jak ona sobie poradziła w tym programie? Ale ja nie mam czasu, przysięgam, ja nie mam czasu. Ja wolę ten czas wykorzystać, wiesz, na rzeczy bardziej produktywne, no bo to nic w moim życiu nie zmieni, jak ja ten program obejrzę. Wiesz, o co chodzi? Ja wolę sobie w tym czasie zrobić albo trening, albo jakieś nowe zdjęcia pod swój content, albo po prostu iść spać. Rozumiem, w porządku. Było połączenie podczas konferencji z panią Marianną i ona do siebie jakby coś ci tam zarzucała. O co chodzi z tym telefonem? Wiesz co, dla mnie to jest dziwna sprawa, bo jak ja chciałam z nią wejść w dyskusję na Twitterze, to mnie po prostu zablokowała, a teraz dzwoni i szczeka, także no zasięgi, no czego ona tu innego szukała? Dlaczego mi nie odpisała na Twitterze, tylko mnie zablokowała? A co napisałaś na Twitterze do niej? Nie, wiesz, to była jakaś sprzeczka, wiesz... Ale powiedz, bo może nie wszyscy wiedzą. Ja tak dokładnie nawet już nie pamiętam, czy to była sprzeczka o to, że ona chciała zamykać federację, a później, nie wiem, coś takiego, ona, czy, że tak, jest hipokrytką, no ogólnie jest hipokrytką, nie, rozumiem. Wiesz. Ja myślę, że w większości to jest gdzieś tam maska i gra, no ale to nie zmienia faktu, nie, że ktoś kogoś może wkurwiać. Ona sobie bardzo dobrze poradziła z zawodniczką, z panią najlepszą polską dziennikarką. No widać, że coś tam potrafi. Czy ty, na przykład, gdybyś dostała taką ofertę, żeby zawalczyć z nią, wzięłabyś to? Wiesz co, bardzo łatwo było pokazać, że coś się potrafi, mając przeciwniczkę o połowę niższą i połowę chudszą, mniejszą i tak dalej. Także łatwo było pokazać, że coś się potrafi. Natomiast wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć. Ja na razie skupiam się na tym, co mam teraz do zrobienia. Ja też nie jestem taka, że gdzieś tam będę rzucać wyzwaniami i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wiadomo, trzeba skonsultować też z trenerem. No ale dzisiaj dzwoniła, wiesz, dużo krzyczała, nie chcesz jakby postawić ostatniej kropki później? Ja nie wykluczam ogólnie, nie wykluczam. Pamiętajmy też o tym, że ona jest z innej federacji też i ja jestem z innej federacji, no i nigdy nic nie wiadomo. No. Ale teraz jest takie trójporozumienie federacji, jest wymiana zawodników, myślę, że nie będzie problemu z tym, więc musisz dać ostateczne słowo, gdybyś dostała ofertę walki z Marianną, czy byś wyszła do tej walki? Wiesz co, wszystko by zależało od pieniążków między innymi, no i mówię, no i to jakby trener na to patrzył. No naprawdę ciężko mi jest o tym powiedzieć, bo
mówię ci, ciężko mi jest się skupić na jakichś innych ludziach, innych pojedynkach, wyobrażać sobie i tak dalej, i tak dalej. Zostały niecałe 2 tygodnie do gali i ja naprawdę już jestem, wiesz, tak sfokusowana, zamyślona gdzieś tam w swoim świecie, nastawiam się, także zobaczymy jak to będzie. Może w emocjach po walce, jak wygram coś tam powiem ciekawego, zobaczymy. Może to jest dobry pomysł. A jeśli chodzi o twoją przeciwniczkę, czy wiesz jak ona trenuje, albo jak dużo, albo z kim, gdzie, co, jak? Z tego co wiem, to w Czerwonym Smoku. Z jakimś, kurczę, nie pamiętam. A wiesz, widziałaś może jakiś jej sparring albo coś? Widziałam mniej więcej. O, i co? Słuchaj, to były wspólne nagrywki trailerów i tak dalej, więc no ja nie wiem na ile to była gra, a na ile to było na serio. No jak to było na serio, no to nie wróżę jej dobrej przyszłości. Czyli jesteś zdecydowanie lepsza. Tak, uważam, natomiast no Oktagon wszystko zweryfikuje, nie? Rozumiem. Więc to konferencje zazwyczaj potrzebują dużego show. To się najbardziej sprzedaje i robi zasięgi. Jeżeli dobrze sprzedasz konferencję, to potem na walkę dużo osób przyjdzie. Czy może przygotowujesz na drugą konferencję coś niesamowitego wobec swojej przeciwniczki? Nie no, ja co ja mam przygotować specjalnego na nią, jak ja nawet nie wiem, kim ona jest, czym ja mam ją zaatakować? Może research trzeba zrobić jakiś mały? Nie wiem, no zobaczymy. Zrób coś, polecam. Zobaczymy, jak to będzie. Mówisz, że czekasz na show? Oczywiście, z swojej strony chętnie obejrzę, oczywiście z drugiej też. Co, dziękujemy. Również bardzo ci dziękuję. Ale fajnie. Dzięki.